Około 15 tysięcy osób w Polsce zażywa dożylnie narkotyki. Wielu z nich robi to w niebezpiecznych miejscach. Częste są przypadki przedawkowania, a dzielenie się igłami i strzykawkami powoduje zarażenie wirusem HIV i zapaleniem wątroby typu C. W niektórych rejonach Warszawy dochodzi do konfliktów między narkomanami a mieszkańcami z powodu porzucanych, zużytych strzykawek i igieł. Warszawa jest specyficznym miejscem. My nie mamy serwisów, które odpowiadałyby potrzebom tych osób. Polskie prawo narkotykowe jest restrykcyjne i wielu młodych ludzi kończy przed sądem z powodu drobnych występków związanych z narkotykami. Wzrost liczby osób w więzieniach nie prowadzi jednakże do spadku narkomanii. Prawdziwym rozwiązaniem byłoby leczenie uzależnionych, zmniejszając śmiertelność i choroby za pomocą pragmatycznych działań, jak dystrybucja czystych strzykawek i igieł. Uzależnionych od heroiny można leczyć za pomocą substytucyjnej terapii opioidowej, czyli za pomocą przepisanych leków, jak metadon i buprenofina. Niestety tylko nieliczni z zażywających heroinę mają dostęp do opieki medycznej oraz sterylnych igieł i strzykawek. Czego w Polsce brakuje, jeśli chodzi o redukcję szkód? Przede wszystkim bezpiecznych pokojów iniekcyjnych. Profesjonalne organizacje, które zajmują się zmniejszaniem szkód związanych z zażywaniem narkotyków, mówią o potrzebie ustanowienia nowych ram prawnych, które pozwalałyby na stworzenie placówek kompleksowego leczenia, oferujących stałą opiekę z pokojem dla uzależnionych, w którym mogą oni nie tylko zażyć narkotyk w sterylnym, nadzorowanym otoczeniu, ale także gdzie mogą być motywowani do zmiany swojego życia i integracji ze społeczeństwem. To tworzenie miejsca, gdzie obok pokoju ludzie mogą korzystać z różnych innych ofert. Gdyby rozniosło się w środowisku osób używających iniekcyjnie, że są takie pokoje, myślę, że dużo osób można by było po prostu zwyczajnie uratować. Wszyscy jesteśmy tak samo bezradni i w Polsce zmienia się mało. Jeśli stworzymy pomieszczenia do bezpiecznego zażywania narkotyków, gdzie uzależnieni mogą zażywać swoje własne narkotyki w bezpiecznych i bardziej higienicznych warunkach pod profesjonalnym nadzorem, możemy zmniejszyć ryzyko przedawkowań i zarażeń. Możemy zredukować niedogodności i liczbę zużytych strzykawek na ulicach. Możemy także przybliżyć uzależnionym programy leczenia i inne usługi socjalne. Obecnie działa ponad 90 pomieszczeń do higienicznego zażywania narkotyków w krajach takich jak Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Luksemburg, Norwegia, Kanada, Dania i Australia. Nie tylko nie przyczyniły się one do wzrostu narkomanii, ale zdążyły już uratować wiele żyć. Pomieszczenia te nie mają na swoim koncie ani jednej ofiary śmiertelnej. Kampania Przestrzeń na Zmianę ma na celu propagowanie pragmatycznych rozwiązań problemów narkotykowych. Jeśli popierasz walkę organizacji społecznych na rzecz większej profilaktyki, leczenia, zmniejszenia szkód i kar, podejmij działania i podpisz naszą petycję o bezpieczną Warszawę. Miasto, które popiera realne rozwiązania, a nie kary.